Wszyscy ludzie na Ziemi mogą zostać podzieleni na trzy grupy w odniesieniu do istnienia istot mistycznych. Pierwsza grupa niewątpliwie wierzy w ich istnienie, druga kategorycznie zaprzecza ich istnieniu, a trzecia jest gotowa uwierzyć tylko wtedy, gdy napotka je osobiście. W tym filmie zapraszam do zapoznania się z najstraszniejszymi potworami, których istnienie nikt by nie uwierzył, gdyby nie zostały przypadkowo uchwycone na kamerze. Jeśli lubisz takie tematy, to proszę o zostawienie łapki w górę. Napisz komentarz potwór, a przypnę ci serduszko. Kiedy dwaj przyjaciele poszli na swoją zwykłą wieczorną przechadzkę, nie podejrzewali, że napotkają zjawiskowe stworzenie. Kiedy dotarli do opuszczonego domu, zobaczyli przerażającą, humanoidalną postać chowającą się za rogiem. Wyglądała jak mumia, a jej wygląd wzbudzał strach i panikę. Naturalnie, mężczyźni byli bardzo przestraszeni tym spotkaniem i zamierzali odejść, gdy nagle stworzenie wybiegło zza rogu i ruszyło w ich stronę. Można sobie tylko wyobrazić strach, jakiego doświadczyli. Nic dziwnego, że postanowili uciec i nigdy nie wrócić. Podczas eksploracji opuszczonej kopalni dwaj przyjaciele dokonali przerażającego odkrycia. W wodzie leżało ciało przypominające noworodka. Początkowo mężczyźni myśleli, że to tylko lalka, ale przy bliższym przyjrzeniu się ich ciekawość zamieniła się w przerażenie. Znaleziony martwy organizm rzeczywiście wyglądał bardzo ludzko. Miał groteskową twarz dorosłego i złączone nogi, podczas gdy jego wysokość nie przekraczała 50 cm. Niestety nadal nie wiadomo, czy było to ciało człowieka, czy może jakiegoś rodzaju potwora. Stan Romans i jego żona zaczęli zauważać dziwne dźwięki w swoim ogrodzie w nocy, a czasami dostrzegali sylwetkę przy oknie. Aby zrozumieć, co się dzieje, 17 lipca 2023 roku ustawili kamerę skierowaną na okno. Wieczorem poszli spokojnie spać, ale według Stana obcy wtargnęli do ich domu i porwali ich, a rano zwrócili ich z powrotem. Jako dowód tego, co się wydarzyło, pokazał ten film. Nagranie pokazuje, że obcy rzeczywiście zbliżył się do domu i obserwował rodzinę przez okno. Niestety moment porwania pary nie został uchwycony na kamerze. Film z tym mistycznym stworzeniem może wydawać się bardzo przerażający dla wielu osób i to nie jest zaskakujące. Przeraźliwy krzyk i wygląd potwora wywołują niepokój. Główny bohater filmu wygląda jak duch lub wskrzeszony trup. Jest ubrany w białą szatę, a jego długie włosy falują na wietrze. Stworzenie porusza się w nienaturalny sposób i strasznie krzyczy. Wkrótce jego cienkie nogi unoszą się nad ziemią i zaczyna unosić się w powietrzu. Potwór znika z pola widzenia kamery. Można by pomyśleć, że to sceny z filmu grozy, ale autor filmu twierdzi, że napotkał to stworzenie na terenie opuszczonego kościoła. Zgodnie z legendą, ponad 200 lat temu kapłan, który oszalał, popełnił samobójstwo właśnie tam. Na tych przerażających ujęciach widzimy kobietę, która uciekła z szpitala psychiatrycznego. Widzimy ją wspinającą się w nadprzyrodzony sposób po ścianie budynku, ciągnąc za sobą dziewczynkę. Mówi się, że urodziła się w bogatej rodzinie, ale nie potrafiła poradzić sobie ze śmiercią matki w młodym wieku, przez co oszalała. Próbowała nauczyć się magii, aby ożywić swoją matkę, ale skończyła w szpitalu psychiatrycznym. Spędziła tam ponad 20 lat. Przez cały ten czas starała się uciec na wszelkie sposoby i w końcu jej się udało, ale podczas ucieczki zabrała ze sobą jedną z młodych pielęgniarek. Co ciekawe, nie był to odosobniony przypadek. Podobne doniesienia o kobietach o nadprzyrodzonej sile i zwinności pojawiały się we Francji i Włoszech. Dnia 23 listopada 2023 roku na YouTube pojawił się film, który może stanowić dowód istnienia Yeti. Autor nagrania twierdzi, że umieścił kilka kamer w lasach Kalifornii, aby obserwować zwierzęta. Jednak oprócz zwykłych mieszkańców lasu, na nagraniu uchwycono bardzo dziwne stworzenie przypominające Yeti. Było ono niezwykle wysokie, ponad 2,5 metra i miało humanoidalną sylwetkę całkowicie pokrytą gęstym, czarnym futrem. Autor początkowo sądził, że to małpa,
ale żaden znany naczelny nie osiąga takich rozmiarów. Co więcej, w oczach tego stworzenia było coś świadomego, jakby rozumiało, że zostało przypadkowo uchwycone na kamerze. Starsze małżeństwo postanowiło spędzić weekend na biwakowaniu w lesie. W ciągu dnia cieszyli się naturą i nie mieli pojęcia, że w nocy spotkają obcego. Najpierw para usłyszała podejrzane trzaski w pobliżu swojego namiotu, więc postanowili sprawdzić, kto mógłby tam być. Ostrożnie wyglądając zza krzaków, zobaczyli przerażające stworzenie. Miało dużą głowę z wydłużoną koroną, ogromne owalne oczy i cienkie ciało, które anatomicznie przypominało ludzkie. Para stwierdziła, że stworzenie bardzo przypomina obcego. Bali się, że obcy ich zauważy, więc szybko postanowili spakować namiot i wrócić do domu. Myślę, że podjęli właściwą decyzję. Jedna z kamer monitorujących zainstalowanych przez badaczy w górach Blue Ridge na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych uchwyciła dwa humanoidy, których istnienie byłoby trudne do uwierzenia, gdyby nie to nagranie. Widzimy na nim dwa stworzenia, które najpierw czołgają się na czworakach, potem chodzą na dwóch nogach i patrzą bezpośrednio w kamerę. Te istoty wyglądają bardzo podobnie do ludzi, ale ich ciała są nieproporcjonalnie wydłużone, a ich oczy świecą w ciemności jak u zwierząt. Jedno z nich trzymało w zębach jakąś padlinę. Najwyraźniej zostało uchwycone podczas powrotu z polowania z upolowanym łupem. Oczywiście to nagranie było długo utrzymywane w tajemnicy, ale w końcu opublikowano je w internecie. Niestety nie wiadomo, kim są te stworzenia. Miejscowi mieszkańcy wierzą, że w tym regionie zamieszkują ciemne duchy o humanoidalnych ciałach. Kto wie, może niektóre legendy są naprawdę prawdziwe, a nie tylko fikcją. W 2020 roku młode małżeństwo kupiło nowy dom. W pierwszą noc spędzoną w nowym miejscu, nowożeńcy usłyszeli podejrzany dźwięk dochodzący z strychu, który przypominał zgrzytanie zębów i nieprzyjemny krzyk. Postanowili sprawdzić, co się dzieje i na wszelki wypadek nagrali to kamerą. Kiedy mężczyzna wszedł na strych, nie zauważył nic niezwykłego, ale mimo to dokładnie obejrzał pomieszczenie. Niestety nie znalazł niczego nietypowego i wrócił na dół. Jednak w tym momencie kamera uchwyciła samo stworzenie wydające dziwne dźwięki. Po obejrzeniu nagrania para zdecydowała się natychmiast sprzedać dom i upewnić się, że sprawdzą strych i piwnicę przed zakupem następnego domu. W czerwcu 2021 roku dwaj przyjaciele postanowili zbadać stary, opuszczony budynek. Wcześniej odwiedzali podobne obiekty, więc byli pewni, że nic nie może ich przestraszyć. Ale jak bardzo się mylili. Kiedy przyjaciele weszli do budynku, panowała całkowita cisza. Jednak gdy tylko włączyli latarki, usłyszeli szelest. Młodzi mężczyźni zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak, ale postanowili znaleźć źródło hałasu zamiast uciekać. Przemierzali korytarz przez długi czas, zaglądając do każdego pokoju, aż nagle zobaczyli przerażającą postać, która wyskoczyła z ciemności. To wystarczyło, aby młodzi mężczyźni uciekli i nigdy się nie pojawili. W 2022 roku uczniowie szkół średnich biwakowali w Parku Narodowym Tongo w Kanadzie. Pewnej nocy postanowili potajemnie wejść do lasu i najwyraźniej później tego żałowali. Głęboko w lesie zauważyli dziwną postać siedzącą pod drzewem. Postanowili oświecić to miejsce latarką, a w tym momencie humanoidalne stworzenie obróciło głowę. Wyglądało bardzo podobnie do wściekłego, wychudzonego mężczyzny, ale jego oczy odbijały światło jak u zwierzęcia. Oczywiście dzieciaki były bardzo przerażone tym potworem i szybko wróciły do obozowiska. Troje młodych ludzi postanowiło spędzić weekend w lesie. Przywieźli ze sobą fajerwerki, aby je wypróbować podczas wypadu. Oczywiście nie jest to najlepsza decyzja na biwakowanie w lesie, ale to inna sprawa. Gdy przygotowywali fajerwerki, w ich stronę pobiegło straszne stworzenie. Było niemal całkowicie nagie, a jego włosy zasłaniały twarz. Nagranie pokazuje, że potwór bardzo przypominał człowieka, ale był czymś więcej. Stworzenie było agresywne i strasznie krzyczało. Przyjaciele byli bardzo przerażeni i próbowali odstraszyć je fajerwerkami. Na szczęście im się udało. Od 2019 roku badacz z Wielkiej Brytanii o imieniu Irwin Saunders publikuje swoje filmy na YouTube, pokazując, jak poszukuje i filmuje leśne wróżki.
Aby uchwycić te mityczne leśne stworzenia, nie płosząc ich, Irwin starannie chowa się zazwyczaj w dużym pudle pokrytym zielonym materiałem. Na tym nagraniu widzimy małe, zielone stworzenie, szybko poruszające się między drzewami, starając się pozostać niezauważone. Wygląda jednak na to, że wyczuwa obecność człowieka i ostrożnie rozgląda się dookoła. W końcu dostrzega kamerę i wraca do swojego domu. Według Irwina to wróżka. Te leśne stworzenia chronią swoje domy i starają się unikać kontaktu z ludźmi. Podczas jednej z ich wypraw młoda para zauważyła podejrzaną jaskinię. Wejście było zablokowane metalową kratą. Naturalnie byli ciekawi, co jest w środku. Podczas gdy mężczyzna próbował sforsować kratę, jego żona nagrywała scenę kamerą. Niestety nie udało im się dostać do jaskini, więc postanowili porzucić próbę i odejść. Nagle wewnątrz jaskini pojawiło się tajemnicze stworzenie z świecącymi oczami. Młoda para przestraszyła się i uciekła z jaskini. Po powrocie do domu chcieli przejrzeć nagranie, aby zrozumieć, z czym mieli do czynienia. Nagranie pokazywało stworzenie, które bardzo przypominało obcego. Bafomet uważany jest za satanistyczne bóstwo, ucieleśnienie samego diabła w postaci hybrydy człowieka i kozy. Większość ludzi traktuje to jako mit, ale autor tego filmu jest przekonany, że udało mu się uchwycić tego demona na kamerze. Według mężczyzny od dawna interesował się Bafometem i marzył o spotkaniu z nim. Przestudiował wiele literatury i dowiedział się, że ten demon czasami pojawia się w lasach południowej Amazonii. Tam umieścił kilka kamer monitorujących i zaczął czekać. Nagle jedna z kamer zarejestrowała stworzenie przypominające Bafometa. Miało rogi, ludzką głowę i tors oraz kozie kopyta. Czy mogło to być samo diabeł, czy może inne leśne monstrum? Niestety pozostaje to nieznane. El Pombero to mityczne stworzenie ludów rdzennej ludności Paragwaju i północno-wschodniego regionu Argentyny. Według legend Pombero prowadzi nocny tryb życia, potrafi naśladować głosy ptaków i zwierząt. Stworzenie to dominująco zamieszkuje lasy, ale czasami odwiedza osady. Pombero jest niski, ma ciemną skórę i pokryty jest gęstym, czarnym futrem. W dzisiejszych czasach historie o spotkaniach z tym potworem znacznie się zmniejszyły, ale niektórzy ludzie nadal wierzą, że Pombero istnieje. To wideo to udowadnia. Na nagraniu widzimy niezwykłe stworzenie przypominające hybrydę człowieka i psa, które wyłania się zza rogu. Gdy potwór biegnie ulicą, pies z pobliskiego domu zaczyna głośno szczekać, jakby wyczuwając ciemną magię. Autor wideo jest przekonany, że udało mu się uchwycić Pombero na kamerze. Ten film został nagrany przez mieszkankę małego miasteczka w Teksasie. Gdy kobieta wracała do domu z pracy, zauważyła przerażające stworzenie siedzące na gałęzi drzewa. Rozejrzała się, ale żaden z innych kierowców zdawał się tego nie zauważyć. Uznając to za dziwne, postanowiła nagrać potwora swoim aparatem. Nagranie pokazuje, że potwór przypomina harpnię, ma kilka par nóg i skrzydeł. Kiedy zauważyło, że kobieta nagrywa je swoim telefonem, rozłożyło swoje ogromne skrzydła i wzbiło się w niebo. W rzeczywistości dziwi, że nikt inny nie zwrócił uwagi na tak nietypowe stworzenie. Może inni błędnie uznali je za dużego ptaka. Autorka tego filmu wracała do domu z pracy jak zwykle po zachodzie słońca. Jej trasa prowadziła przez pole. Od czasu do czasu kobieta napotykała dzikie zwierzęta w tej okolicy, takie jak zające i lisy, ale tym razem zauważyła dziwną, pełzającą sylwetkę w trawie. Początkowo autorka myślała, że to osoba potrzebująca pomocy, ale później zrozumiała, że miała do czynienia z jakimś mistycznym stworzeniem. Kobieta bardzo się przestraszyła, gdy potwór odwrócił się i zaczął pełzać w stronę jej samochodu, więc szybko postanowiła zawrócić i wyjechać. Od tego czasu zmieniła swoją trasę do domu i przestała podróżować przez pola. Powszechnie uważa się, że czarownice unikają jakichkolwiek świątyń, ale spójrz na to nagranie. Widzimy dwie kobiety, które z pewnością są związane z ciemnymi mocami. Inaczej jak można wyjaśnić ich nadprzyrodzone umiejętności? Te dwie kobiety poruszają się po ścianach kościoła, jakby na naszej planecie nie istniała grawitacja. Mówi się, że to wideo zostało nakręcone na początku XX wieku. W młodości kobiety były zakonnicami,
ale potajemnie interesowały się czarną magią. Ich niegdyś silna przyjaźń przerodziła się w rywalizację, a jak widać z tego nagrania, nadal się nienawidziły. To zdarzenie miało miejsce w Rosji w 2022 roku. Na nagraniu z kamery samochodowej widzimy, jak asfalt nagle pęka tuż przed samochodem, a następnie z dziury wychodzi przerażające stworzenie i rzuca się na przednią szybę samochodu. Nagranie następnie się urywa. To monstrum wygląda jak ogromna czarna ćma. Co ciekawe, w wielu krajach zgłaszano widoki podobnych stworzeń przypominających ćmy. To monstrum jest znane jako Mothman. Warto zauważyć, że to zdarzenie nie zostało zgłoszone w wiadomościach, a ponadto to wideo zostało na stałe usunięte z wielu zasobów internetowych. Autor tego filmu podzielił się swoją niezwykłą historią na popularnej sieci społecznościowej. Według niego, gdy wracał do domu w nocy, usłyszał głos kobiety i płacz dochodzący z tunelu. Mężczyzna pomyślał, że ktoś potrzebuje pomocy, więc podążył za dźwiękiem w całkowitej ciemności. Trudno było cokolwiek zobaczyć, ale nagle dostrzegł świecące oczy nieznanego stworzenia. To monstrum rzuciło się w stronę mężczyzny, zmuszając go do ucieczki o życie. Tymczasem tajemnicze stworzenie błagało go, by nie odchodził, zapewniając, że mu nie zaszkodzi. Oczywiście mężczyzna nie uwierzył potworowi i próbował jak najszybciej opuścić to miejsce. Niestety nagranie zostało wykonane w ciemności, więc nie da się rozpoznać, jak wyglądało mówiące monstrum. To nagranie pochodzi z Chorwacji. Według autorów wideo byli świadkami szokującego zjawiska w opuszczonym obszarze. Zobaczyli gigantycznego pająka. Takiego potwora można było spotkać jedynie w filmach grozy, ale ludzie widzieli go w rzeczywistości. Gdy to wideo zostało opublikowane w internecie, lokalni mieszkańcy podnieśli alarm. Niektórzy zasugerowali, że ten pająk mógł pojawić się w wyniku okropnych eksperymentów przeprowadzonych przez naukowców za zgodą rządu. Później okazało się, że autorzy wideo są specjalistami w grafice 3D i postanowili po prostu zrobić żart, opowiadając tę historię. Mutant pająk jest więc niczym więcej jak animowanym charakterem. Patrząc na te nagrania, można pomyśleć, że to po prostu małpa wyskakująca z nory, ale jeśli przyjrzymy się uważniej, zauważymy, że to stworzenie ma inną budowę ciała. Kiedy wyskakuje z nory, jego ruch przypomina skok żaby, a nie małpy. Autor filmu twierdzi, że to nie jest zwierzę, lecz prawdziwy potwór. Niestety nie udało się dobrze przyjrzeć temu stworzeniu, ponieważ szybko zniknęło z pola widzenia. Możemy jedynie zgadywać, czym naprawdę jest to stworzenie. Jakość tego nagrania pozostawia wiele do życzenia, ale mimo to autor filmu twierdzi, że nocą spotkał demonicznego lwa. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zwykłe zwierzę, ale gdy kamera zbliża, staje się jasne, że jego oczy i grzywa płoną jak ogień. Mężczyzna powiedział, że przypadkowo spotkał to stworzenie w miejskim parku późno w nocy. Mimo przerażającego wyglądu, lew nie wykazał agresji. Po prostu stał w miejscu i patrzył na mężczyznę, a potem zniknął, jakby nigdy go tam nie było. Mieszkańcy wsi w pobliżu rzeki Mong w Kambodży opowiadają o złym duchu zamieszkującym rzekę. Dwaj badacze paranormalnych zjawisk z USA postanowili sprawdzić prawdziwość tej historii, więc udali się do tajemniczego miejsca. Być może mieli ogromne szczęście, ponieważ pierwszej nocy ich ekspedycji udało im się zobaczyć ducha. Zauważyli sylwetkę na brzegu rzeki. Badacze włączyli latarki i zobaczyli przed sobą mistyczne stworzenie. Miało ludzkie rysy, ale było całkowicie pozbawione jakichkolwiek emocji. Oczywiście duch zauważył ludzi, ale nie okazał agresji. Po prostu spokojnie wstał i wskoczył do rzeki. W grudniu 2023 roku autor tego filmu natknął się na niezidentyfikowane stworzenia. Na początku myślał, że to nadzy ludzie, choć ich skóra miała nienaturalny, szary kolor. Później jednak zaczęli oni skakać na czworakach, podobnie jak żaby. Przyznajmy, że to wygląda bardzo przerażająco i nietypowo. Autor nagrania starał się pozostać niezauważony, aby dokładnie obserwować, co te humanoidy zrobią dalej. Niestety potwory nie zostały długo na brzegu i szybko oraz zwinnie wskoczyły z powrotem do jeziora. Mężczyzna zgłosił swoje spostrzeżenia naukowcom, którzy postanowili zbadać małe jezioro, ale nie udało im się znaleźć tych dziwnych stworzeń.